Chciałbym, żebyśmy uczcili ten dzień i Kamila minutą ciszy. Konstrukcja mostu się pojawi. Obecnie montowane są na terenie miasta Dunice. W ciepłych klimatach zagra dla Państwa teraz orkiestra rozrywkowa. A kiedy mężczyzna mówi do rzeczy? Byliśmy na pięknej wycieczce szlakiem browarów czeskich. Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się w bardzo smutnym momencie tych zdarzeń, które mają miejsce w Polsce. Kiedy byłem małym chłopcem, Czesław Niemen w piosence Dziwny jest ten świat śpiewał, że ludzi dobrej woli jest więcej. I wszyscy mocno wierzą w to. I my wierzymy również. Ale kiedy 8-letni Kamil potrzebował pomocy takich ludzi, przy nim ich zabrakło. Potem było już za późno. Jako ojciec dwóch synów, jako nauczyciel, jako człowiek, zwracam się do wszystkich, nigdy nikogo nie krzywdźcie. Ani słowem, ani czynem. Nie bądźcie obojętni na przemoc. Nie bójcie się mówić, gdy komuś dzieje się krzywda. Chciałbym, żebyśmy uczcili ten dzień i Kamila minutą ciszy. Dzisiejszą obecność, za tą minutę ciszy. Miasto Kowary od początku tego roku szkolnego prowadzi akcję Niebieskiej Karty, akcję informacyjną o tym, że nie wolno nikogo gnębić, nie wolno nad nikim się znęcać. W związku z tym we wszystkich szkołach, przedszkolach daliśmy ulotki, gdzie w przypadku zauważenia takiej tragedii można dzwonić, do kogo można się zwrócić. Jesteśmy przeciwni przemocy. Kolejny etap realizacji inwestycji związanej z promenadą Gielniaka. Tym razem jesteśmy przy moście, przy placu franciszkańskim. Właśnie ten etap, na który bardzo długo czekaliśmy, ta cała faza przygotowawcza związana z przygotowaniem całej inwestycji, z projektowaniem, a później realizacją, a tu przede wszystkim będzie już widać, ponieważ konstrukcja mostu się pojawi, dzisiaj jest wylewany beton, przygotowane są szalunki, wiąże tylko ta zaprawa i będzie można już zająć się wykończeniem tego mostu. Mamy nadzieję, że przed wakacjami w lipcu ten most będziemy mogli oddać do użytku. Miasto Kowary od zeszłego roku realizuje program Zielono-Niebieskie Kowary. Jest to program, którego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. W ramach tego projektu między innymi udało nam się pozyskać zbiorniki na wodę, których to 200 zbiorników trafiło między innymi w ręce naszych mieszkańców, a obecnie montowane są na terenie miasta Dunice, które za jakiś czas zostaną wypełnione kwiatami, będą pełnić rolę deszczowych ogrodów, ponieważ będą zasilane bezpośrednio z wody deszczowej, która będzie zbierana na dachach. Jeżeli ktoś z mieszkańców Kowar jest zainteresowany tym, aby taką donicę postawić na swojej posesji, może wypełnić specjalną ankietę, takie zgłoszenie, które znajduje się na stronie miasta i dzięki temu taka donica może trafić na posesję naszych mieszkańców. Z jednej strony będziemy mieli w Kowarach piękniejsze otoczenie, z drugiej strony będziemy gromadzić wodę deszczową. W ciepłych klimatach zagra dla Państwa teraz orkiestra rozrywkowa. Później zabawi Was do tańca zespół Art Kowary. Przed nami tango, piękne tango Żaluzji.
Boże, pokochasz mnie, gdy przyjdzie wiosna. Krótkie noce, długie dni, kwitnie wszystko. I razem. Wiosna, kiedy przyjdzie wiosna. Gdy powie mi, że marzy, by ujrzeć mnie na plaży. Nazywam się Chętna. Karolina Chętna i jestem seksterapeutką. Opowiem Wam coś niecoś o tym, jak Wasze życie seksualne zmienić w wyspę miłości. Bo rzekła moja mama, a więc kochana, każdy chłop do rań. Będę też śpiewać, bo seks i śpiew to się dobrze komponuje. Podnieś do mnie głowę i oddaj. Co to jest syndrom leniwego Wacka? A kiedy mężczyzna mówi do rzeczy? Ty oddasz mu się cała, to tylko patrzeć, a już ci zwiał. Obsługa mężczyzny jest prostsza niż obsługa piecyka gazowego. Mężczyźni są albo głodni, albo napaleni. Seks małżeński. Co zrobić, żeby seks w małżeństwie nie kojarzył się z nudnym obowiązkiem? Kto wie? Kto wie? Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić Państwa na krótki filmik pokazowy z działalności naszego klubu Piwo, Smakosz, Prykosz istniejącego od 1977 roku. Niedawno byliśmy na pięknej wycieczce szlakiem browarów czeskich w Detenicach. Po drodze zwiedzaliśmy browar Swijany, jeden z najstarszych browarów w Czechach. Resztę proszę o obejrzenie na krótkiej relacji. Browarze Swijany. Tutaj są trofea, kufle, z jakich będziemy za chwilę kosztować zacny trunek. Teraz znajdujemy się w piwnicy, gdzie degustujemy piwko. Najnowiejszy sklep z roku 2018 już ma 3 tanki na to, 4 tanki na to. A wyspa się dzielnicy. Oczyma wodze tu i tam, a głowa mi się kiwa. Ja nie dbam o czerwony nos i o to, że wciąż tyje.